Mordy. Teraz na top 100 anime betrayals. Myślicie, że się zmieszczę? Dzień dobry Państwu. Dziś jesteśmy przed Ministerstwem Rodziny, które formalnie, oficjalnie, ustawowo nadzoruje ZUS po to, żeby zadać pytania na piśmie o to, jak wygląda kwestia wypłacania emerytur dla obywateli Ukrainy, bowiem z platform społecznościowych dowiadujemy się, że internet ukraiński elektryzuje nagranie pewnej pani, która tłumaczy, jak pracując w Polsce zaledwie tydzień dostać minimalną polską emeryturę. Przypomnijmy, że rząd Platformy Obywatelskiej zawarł umowę pomiędzy państwem polskim a państwem ukraińskim dotyczącą możliwości wypłacania emerytur obywatelom, jeżeli pracują w danym państwie. Na mocy tych przepisów ktoś, kto ma ukończony staż pracy i kto był zarejestrowany chociaż przez jeden dzień czy przez jeden tydzień jako pracownik właśnie w Polsce legalnie, nabywa prawa do minimalnej emerytury pod warunkiem, że ukończy staż pracy niezbędny do tego, żeby wypłacać emeryturę. I tak właśnie ta pani, która zrobiła to nagranie, relacjonuje to swoim rodakom, aby rejestrować się w Polsce i uzyskiwać to prawo. To prawo obwarowane jest, przypomnijmy, dwoma warunkami. Stażem pracy niezbędnym do emerytury oraz zamieszkiwaniem w Polsce. Ministerstwo, które za nami stoi, w swojej komunikacji nazywa te informacje fake newsem. Stojący tu obok mnie Grzegorz Płaczek, który zaraz opowie, jak próbował sprawdzić te informacje, również weryfikował je i z naszego rozeznania wynika, że tak faktycznie jest. Ministerstwo kwestionuje to, że wystarczy zaliczyć staż pracy na Ukrainie i zamieszkiwać w Polsce, żeby pobierać polską emeryturę. Jest to rzecz niebagatelna, bowiem Ukraina to państwo, w którym jest kilkadziesiąt milionów obywateli, a różnica pomiędzy minimalną emeryturą w Polsce i na Ukrainie jest ogromna i dopłacać mają polski podatnik. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tej kwestii? Ten komunikat taki, o nie! Złe Ukraińcy okradają Polaków! Czy chcemy porozmawiać o tym, ilu Polaków, którzy pracowali na Saksach, pobiera emerytury odpowiednie do właśnie kraju, w którym pracowali przez chwilę albo parę lat, zamieszkując w Polsce? Czy chcemy sprawdzić te liczby? Bo wiecie, jakby, jeżeli tak bardzo martwimy się o to, że panuje jakaś nieuczciwość, to ja uważam, że to jest dobry punkt do rozpoczęcia tej konwersacji. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja Polaków, którzy pracowali w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i w ramach tej pracy właśnie w tych krajach wyrobili sobie jakąś, na przykład minimalną emeryturę, a potem nie mieszkają w tych krajach, tylko mieszkają w Polsce i dalej ją ściągają. Myślę, że rezultaty mogłyby być bardzo interesujące i mogłyby być świetnym conversation starterem do tego, jak te systemy powinny działać. Wiesz, wiecie... O ile nie funkcjonujemy w takim ekstremalnie kalistycznym systemie, no to być może powinniśmy się szeroko martwić niesprawiedliwościami, nie? Może nie powinniśmy się pochylać tylko nad tymi złymi Ukraińcami, co Polaków okradają, ale może powinniśmy też zastanowić się, jak to jest z tymi Polakami, co może Niemca okradają albo Francuza? Czy to aby na pewno dobrze, żeby tak Niemca i Francuza okradać? Ja myślę, że sprawiedliwość powinna działać we wszystkie strony, nie? Miesięcznie na jedną osobę ta różnica wynosi ponad 1000 zł. Przypomnijmy, że minimalna emerytura na Ukrainie to 2,5 tysiąca hrywien, czyli 321 zł zaledwie, zaś minimalna emerytura w Polsce to 1445 zł netto. Tą różnicę ma dopłacać polski podatnik. I teraz pytania, jakie stawiamy i oczekujemy konkretnych odpowiedzi z podaniem podstawy prawnej, a nie wymawiania się, że to fake newsy i podawania ogólników wszystkim powszechnie znanych, takich, że na przykład potrzebny jest staż pracy czy zamieszkiwanie w Polsce. Nas nie interesuje, szanowna pani minister, czy potrzebny jest staż pracy i zamieszkiwanie w Polsce, bo to, że są te rzeczy potrzebne, to my wiemy. Pytanie: staż pracy w którym państwie i jak weryfikowane jest zamieszkiwanie w Polsce, bo wiemy już, że instytucje państwa polskiego nie poradziły sobie z weryfikowaniem zamieszkiwania w Polsce przy wypłacie innych świadczeń i mamy już za sobą informacje prasowe o tym, że odzyskiwanie wyłudzonych świadczeń właściwie w ogóle nie idzie do przodu, bo nie ma do tego żadnych narzędzi. Mowa między innymi o programie 500+.
Super, pogadajmy o tym, o ile jesteśmy stratni. Ja myślę, że to jest ważna część tej rozmowy, żebyśmy tak się pochylili nad tym, ile właściwie nad tym straciliśmy. Bo wiecie, w kontekście budżetu państwa, to nawet jakbyśmy, wiecie, milion złotych stracili na tych 500 plusach, nie? Tych, które są wypłacane Ukraińcom, którzy siedzą jednak w Ukrainie. To jest wciąż nic, nie? To jest pierdnięcie. W sensie, moglibyśmy spokojnie te pieniążki odzyskać, wiecie, łatając różne dziury VAT-owskie i inne tego typu problemy. W ogóle nie musielibyśmy się martwić tymi pieniążkami. To nie jest ten sam motyw, co dzieci mające tradycję w USA, że referencja całe kraja to jest 900 osób? Pewnie tak, nie? W sensie, wiecie, jakby, umówmy się, nawet gdybyśmy, kurwa, wzięli jakąś liczbę kompletnie z dupy i powiedzieli, że w tej chwili w Polsce jest, kurwa, 4 miliony Ukraińców, to jak podzielimy to na to, ile z tych Ukraińców to dzieci, pomyślimy sobie nad takimi rzeczami jak to, że poza dziećmi część tych Ukraińców to będą chopy, co pracują na budowie i oni nie dostają często nawet stażu pracy, nie mówiąc o jakiejkolwiek perspektywie na emeryturę. I jakby rozszerzymy to nasze tutaj, wiecie, nasze rozkminki trochę bardziej, to zaraz się okaże, że problem jest tak, kurwa, miniaturowy, że on się nadaje tylko i wyłącznie do kręcenia histerii, którą właśnie Bosak próbuje nam tutaj zapodać, ponieważ w jakimkolwiek innym kontekście jest po prostu nieistniejący, nie? Ale jakby, umówmy się, to nam wspaniały Arnold Schwarzenegger powiedział, że these guys are losers, nie? Przypomnijmy, że zaledwie co piąty Polak popiera wypłacanie świadczenia 500+ wszystkim cudzoziemcom, a nie obywatelom polskim. To są pytania, które zadajemy do ministerstwa, oczekujemy konkretnych odpowiedzi i o przedstawienie swojego śledztwa w tej sprawie proszę Grzegorza Płaczka. Ja myślę, że tutaj należałoby zrobić ten króciutki klip, jak Bosak mówi i o i go zreplikować, nie? Myślę, że rezultat byłby bardziej prawdziwie pokazywałby nam Bosaka. Dane z 2022, 3 miliony złotych miesięcznie emerytury dla Ukraińców w 2022. Okej, okay, teraz pojawia się pytanie, ile z tych 3 milionów miesięcznie to są super legitnie, a ile to są te wielkie przekręty, nie? Pi razy oko. Obywatela, który zadaje niewygodne pytania. Panie pośle, po pierwsze bardzo dziękuję, że pan się zajął w ogóle sprawą. W ostatnim tygodniu kwietnia 2023 roku rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że obywatel Ukrainy, emeryt z nabytymi prawami emerytalnymi może po jednym dniu w Polsce, niektórzy twierdzili, że po jednym miesiącu, nabyć prawa do minimalnej emerytury polskiej i to polski rząd będzie płacił różnicę między tą emeryturą ukraińską a minimalną polską, która obecnie wynosi 1588 zł. Jako Polak z biało-czerwonymi kolorami... Ja panu nie wierzę, że pan jest Polakiem, proszę pana. Ja patrzę i nie widzę Polaka. No. Polacy mają trochę godności, a tutaj zero widzę. W sercu. Pierwszą myślą, która przeszła przez moją głowę, to było... Dobry żarcik, dobry. Myśli, którą nazwałbym... Pierwszą myślą było myśli... Jestem zbulwersowany. I postanowiłem to sprawdzić. Zadzwoniłem do pracownika ZUS-u, odbyłem ponad 20-minutową rozmowę. Ta rozmowa została upubliczniona w mediach społecznościowych. I pani pracownik ZUS-u publicznie potwierdziła mi tą tezę. Ale ponieważ wiem, że bardzo łatwo właśnie... Znaczy, zweryfikowałeś swoje informacje u szeregowej pracowniczki ZUS-u? To jest twoje źródło? To jest twój wielki rewil? Mordo, jakby ci to powiedzieć? Zadzwoniłeś do jakiejś zajebiście przepracowanej osoby, która po prostu chciała z dużym problemem, żebyś się do niej odpierdolił, ponieważ ma lepsze rzeczy na głowie niż rozmawianie z jakimś przegrywem. Domagałeś się, żeby ona ci potwierdziła, że o, tak, no ja tutaj... Jestem reprezentantką całej instytucji. To jest mordy, a powiem tak, jak ktoś wam spróbuje powiedzieć, że to jest ta złota droga do odkrywania wielkich tajemnic, to po prostu zacznijcie śmiać się takiej osobie w twarz, nie? Jakby nie warto robić nic innego. Nazwać coś fake newsem. W związku z tym skierowałem oficjalne pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dwóch oddziałach na Śląsku, czyli w Sosnowcu i w Chorzowie, dlatego, że jestem ze Śląska.
Śląska, więc będzie mi ewentualnie najłatwiej tam podjechać, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby z kimś porozmawiać, jak i również do ZUS-u, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do centrali w Warszawie 29 kwietnia. To jest jak rozmawiam z panią z sanepidu podczas pandemii, która już mówi tak, aha, okej, okay, dobra, nie polecam, ale da się znaleźć, okej. Okay. 2023 roku. I uwaga, otrzymałem informację z ZUS-u, że nie mogę uzyskać odpowiedzi na moje obywatelskie zapytanie ze względu na to, iż, cytuję, uprzejmie wyjaśniam, że informacje, o które pan wnioskuje, nie dotyczą informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, jeżeli ja jako obywatel nie mogę tego zweryfikować, to kto może? Skontaktowałem się więc z moim lokalnym faszystą i powiedziałem, a czy pan by mógł? No i chuj, jak pomyślałem, tak zrobiłem. Z Konfederacją uzyskałem wsparcie i zadajemy bardzo konkretne pytanie. Bardzo konkretne pytanie. Wymaga odpowiedzi. Pytanie brzmi, czy kobieta... Odpowiedź brzmi tak. Z 30-letnim stażem pracy. Legalna... Blondynka. Zgaduję hasło. Legalna blondynka. Emerytka, która... Kiedy słowo emerytka jest tak długie, że musisz się 30 sekund zastanowić, jakie się wymawia, nie? Czy kobieta? Emerytka. Pytanie brzmi, czy srałeś? Tak. Tak. Teraz już tak. Postanowiła, będąc na emeryturze, przyjechać do Polski, zamieszkać w Polsce i w tym samym czasie przyznana jest jej minimalna emerytura ukraińska. Czy może po jednym dniu pracy na umowę zlecenie, albo po miesiącu pracy na umowę o pracę, uzyskać prawo do uzyskiwania... To zdecyduj się, miesiąc na umowę zlecenie, miesiąc na umowę o pracę i jeden dzień na umowę zlecenie, to jest dość duża różnica, ale okej, okay, let's go, kontynuujmy. Also, wiecie, najśmieszniejsze dla mnie w całej tej rozmowie jest to, że... Ci kolesie jakby próbują cię, tutaj przeciętnego odbiorcę, zastraszyć tym, że o nie, panie, wszystko nam rozkradną te Ukraińce, nie? Meanwhile, ostatnio jak sprawdzałem, w Ukrainie dalej trwa wojna i dalej jakby nawet z tym wypłacaniem świadczeń jest dość chujowo, nie? A na czacie środka podrzuca, że uwaga, 3000... Zakład we wrześniu 2022 wypłacił już 3276 obywatelom Ukrainy polskie emerytury. Z tego 2953 świadczenia wypłacono w kraju, a 323 zostały wytransferowane za granicę, nie? Jesus Christ! ...minimalnej polskiej emerytury. Bo jeżeli tak, to coś ewidentnie w tej sprawie jest nie tak. Zgadzam się, powinna zarabiać więcej niż minimalną polską emeryturę, bo ta jest głodowa. Wszyscy powinni dostawać więcej niż minimalną polską emeryturę, bo dla wszystkich ta emerytura jest kurwa nieuczciwa i za mała, no. Więc baza ziom, dobrze, że podkreślasz ten problem. Prawdziwi bohaterowie nie noszą peleryn, tylko ten gówniany płaszczyk, który masz na sobie. Ponieważ w tym samym momencie możemy, patrząc się na to z punktu widzenia równości społecznej, zakładać, że polski emeryt, który ma polską minimalną emeryturę, może wyjechać do Niemczech, będąc w Unii Europejskiej, i to Niemcy po jednym dniu albo... Wyjechać do Niemiec, mordo. Po jednym miesiącu na umowę o pracę będą musiały przyznać minimalną emeryturę takiemu polskiemu emerytowi. Przecież to jest jakiś kompletny absurd. ZUS i przychyl... Na koniec 2021 roku świadczenia od niemieckich ubezpieczalni otrzymywało 99 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej. To jest za Deutsche Welle, nie? Kurwa mać! WP z 2022. Niemieckie emerytury Polaków. ZUS potwierdza, jest ich coraz więcej. ZUS wypłaca coraz więcej emerytur z tytułu świadczeń załączone okresu ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech. Pod koniec 2021 roku tego typu emerytury otrzymywało już prawie 59 tysięcy osób. O, wow! No to faktycznie. Powinniśmy się zastanowić nad tym tematem, nie? Przychylne medium mainstreamowym
opublikował kilka sprostowań, kilka informacji, twierdząc, że to jest fake news. Twierdzę, że nie. Twierdzę, że dokumenty pokazują to z innej strony. Ja również, wspierając dzisiejsze pismo, które pan poseł będzie za chwilkę składał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wysłałem ze swojej strony to samo zapytanie do Ministerstwa Finansów. Drugą rzeczą, którą już ostatnią, na którą chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to jest również to, w jaki sposób polski rząd chce kontrolować to, czy ukraińska emerytka bądź ukraiński emeryt mieszka w Polsce. Zadałem pytanie. No i jak coś, to wiemy. Wiemy, że 3000 emerytur świadczonych Ukraińcom nie zostało wytransferowanych z naszego kraju we wrześniu ubiegłego roku, więc jakoś kurwa im to idzie, nie? Faszyści to jednak są bardzo barwne postaci. Pytanie do ZUS-u. Czy ZUS ma systemy informatyczne, które są w jakikolwiek sposób kompatybilne bądź połączone ze Strażą Graniczną? Bo to, że polski ZUS jest informowany, czy ktoś jest emerytem na Ukrainie przez ukraiński ZUS, no to jest pewne. Natomiast pytanie, w jaki sposób my Polacy mamy mieć pewność, że osoba pochodzenia ukraińskiego, która otrzymuje prawo do nabycia minimalnej polskiej emerytury, przebywa w tym konkretnym miesiącu albo w tym konkretnym roku w Polsce. Jeżeli... Ej, ale wiecie co, ja powiem, że to trzeba być naprawdę potężnym frajerem, żeby pocić się o to, że być może ktoś dostaje za dużo tej kurwa luksusowej, turbo, ultra, super fajnej polskiej emerytury minimalnej, nie? Jakby, paku, ty byś kurwa wyzerował tą emeryturę na samym parkowaniu w Warszawie, nie? A pocisz się tak, jakby tutaj miliony monet były rozkradane, no? Jeżeli to jest tylko kwestia złożenia oświadczenia, to panie pośle, to naprawdę stanowi duże pole do nadużyć dla nieuczciwych ludzi. Ja nie mówię, że wszyscy ludzie są nieuczciwi, natomiast my jako państwo... Ja nie mówię, że wszyscy ludzie są nieuczciwi, ale Ukraińcy, no to kurwa, panie, no. Boże, co za frajerstwo. Musimy stać na straży praworządności. Jeżeli jest jakakolwiek luka, która daje szansę osobom nieuczciwym na to, żeby rozkradać nasz kraj i żeby narażać budżet państwa na niepotrzebne wydatki, no to my jako środowiska wolnościowe, jako konfederacyjne po prostu się z tym nie zgadzamy. Tak. Ja mogę dodać, że w tej chwili z naszego rozeznania wynika, że to jest prawda, że to ministerstwo wprowadza w błąd, publikując grafiki o fake newsie. To jest ciekawa w ogóle strategia dementowania fake newsa, to znaczy omijanie istoty problemu, omijanie istoty argumentacji, mówienie, że ktoś nakłamał i podawanie do wiadomości jako... Jeszcze niech powie, że i używanie argumentów ad personam, to wtedy pierdolne ze śmiechu. Kontrargumentów, informacji powszechnie znanych, których nikt nie neguje. Prawda. Przewrotność właściwa chyba właśnie tylko dla polityków obecnej opcji rządzącej. I tchórzostwo, bo z tych grafik, z tych komunikatów wychodzi zwyczajne tchórzostwo, brak chęci odniesienia się do tematu. Jeśli okaże się, że to prawda, będziemy żądali zmiany tych zasad, to nie może tak być. I będzie to świadectwem wspólnego dziedzictwa absolutnie szkodliwej polityki Platformy i PiS-u, bo Platforma tę umowę zawarła, następnie rządziła wiele lat z tą niekorzystną umową, następnie PiS przez 8 lat nic nie zmienił, a teraz kłamie. Jeżeli się okaże, że tak jest, jak tutaj odczytuje to Grzegorz Płaczek i jak wynika z naszych... Aczkolwiek trzeba przyznać, że koleś ma przynajmniej kurwa adekwatne nazwisko, nie? Jakby... No kurwa, no inaczej niż z płakaniem się ciężko jest to nazwać, nie? Jakby... Nie ma lepszego określenia na ten cyrk, który oni tutaj generują. Rozpoznań, jak wynika z obywateli, z opinii samych obywateli Ukrainy, którzy kolportują te informacje między sobą. No ale jeżeli rząd chce polemizować z obywatelami Ukrainy, którzy w tej chwili informują sami siebie, jak pobierać polskie emerytury, to zapraszamy do dyskusji. My jesteśmy do niej gotowi. Czy są jakieś pytania? Panie pośle, ja jeszcze dodam taką wisienkę Proszę na torcie, bardzo. Jeśli można, dlatego że ZUS ustosunkowo... Dodaj wisienki, bo ja potrzebuję wisienek na moim torcie. Hit me daddy. Dawaj. ZUS
stosunkował się również do tych test, które teraz stawiamy, że nie mamy się czym przejmować, dlatego że Polska ma również umowę ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą i z Izraelem. Dokładnie w ten sam sposób. Jedziemy po emeryturę. No właśnie, chciałem zapytać, zaprosić być może są emeryci. Drodzy Polacy, jak tutaj już się nie da żyć, bo będziemy się wszyscy zrzucać na emerytury cudzoziemców, to rząd proponuje wam wyjazd do Izraela. Dziękujemy za uwagę. Ale ładnie, udało mu się zapakować to w taki, kurwa, subtelny antysemityzm, co? Jakby siadło mu troszeczkę. Nie musiał się starać, ale wyszło. No przepięknie. No subtelny, no bo co jest złego w wyjechaniu do Izraela, no? Czy wiesz, jakby... Jakbyś się przypierdolił wprost, że to jest antysemityzm, to natychmiast słyszysz, co? Czy uważasz, że jest coś złego w Izraelu? Więc jakby tą linię retoryczną też warto znać. A w Tel Awiwie są ulice z flagami i klubami LGBT, ale tylko w Tel Awiwie, nie? Jakby i do Jerozolimy lepiej nie jedź. O. To jest zresztą rzecz, która mnie bardzo bawi, bo wiecie, że z całą tą właśnie otwartością na LGBT to Izrael właśnie działa trochę na takiej zasadzie, że mamy Tel Awiw, nie? Jakby nie pytajcie o inne miejsca, po prostu don't. Dwie nieskończoności u Caroline Dakrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, LAWZK i Janek oraz kto tak z Kasztaniu. Osoby dające pizzę, Dan Pawłowski, Ranafek, Krzysztof Kraliński, Ewa Sadowska oraz Szef, Oddawczynie Kawy z Ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Gruby Mephisto, Samrion, Bartomiej, Behanort, Eryk Foss, Marok W, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Adam Izydorczyk, Chrysku oraz XLS, Dawcy Kawy, Kropster, Jarosław Terlikowski, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azurowin, Barnaba, Jeszły 2, Heinrich, Michał Szadziewski, Miku 39X, Kot Gruszka, ICAK, Rentifo, Julia Esz, Adam oraz Hagnon i wreszcie wspaniałe osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Pączek Tobos, Dziad Chmielarz, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Daniel Dejmun, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dziliński, Czikoły, Daru, Klusek, Adrian Wlubel, Chmisiek oraz Lakardar. Jesteście super. Fajnie, że jesteście. To z tego dalej będę mieć bekę. A ty dołącz do patronów, do Patronite.